Księdze Proboszczu, wyjątkowe wydarzenie. Spicimierz jest słynny już nie tylko na terenie Polski, ale także na terenie całego świata, bo wiemy, że te spicimierskie dywany zostały wpisane na listę UNESCO. Proszę powiedzieć, jaka jest geneza tutaj tego zwyczaju? Od kiedy on jest znany na kartach historii? Nie ma takich pisanych źródeł, które by potwierdzały, kiedy konkretnie ta tradycja się zrodziła, albo kto był jego pomysłodawcą, ale najstarsi parafianie, którzy liczą już prawie blisko 100 lat, pamiętają, że jak nawet oni byli dziećmi, to już ta tradycja istniała. Stąd przewidujemy, że ona trwa od ponad 200 lat. Trwa od 200 lat, ale jak widzimy, z roku na rok tych parafian, którzy angażują się na rzecz tutaj tych dywanów, jest coraz więcej. To chyba budujące, że cała wspólnota parafialna angażuje się w to wielkie przedsięwzięcie. No chyba to jest właśnie najpiękniejsze, że w tym wszystkim, co czynią, są zaangażowani prawie wszyscy, z wyjątkiem oczywiście starszych, chociaż nie wykluczam, bo starsi też przygotowują kwiaty i zbierają i przygotowują cały materiał do ubrania. Ale właśnie to jest fenomenem też tego, że angażuje całą społeczność, taka międzypokoleniowa praca. Widzimy, że odwiedzają tutaj parafię w święto uroczystość Bożego Ciała tłumy wiernych nie tylko z okolic, ale z całej Polski. Każdego roku, tak, to prawda, coraz więcej mamy gości i pielgrzymów. W zeszły rok, z tego co zdążyliśmy poznać, ponad 25 tysięcy przewinęło się w ten Dzień Bożego Ciała, tutaj w tym niewielkim Świecimierzu. Ale przyjeżdżają goście i z zagranicy, i z całej Polski. Także pytają, kiedy i chcą przyjechać zobaczyć tą piękną tradycję. Ta tradycja się rozrasta. Wiem, że od 2016 roku funkcjonuje tutaj stowarzyszenie parafialne. No i widzimy też piękny obiekt, który powstaje naprzeciwko kościoła. Tak, właśnie to ma być takie przedłużenie tej dzisiejszej uroczystości, czyli Centrum Bożego Ciała, w którym będzie właśnie uwieczniona ta tradycja i nasza, ale także i z różnych tradycji europejskich. Jak wyglądają przygotowania do tego, aby właśnie w Boże Ciało te ulice, ta trasa procesji wyglądała tak pięknie? Od niedzieli zbieramy już kwiaty. Przez 3 dni są zbierane kwiaty. W środę jest sprzątanie drogi. No i dzisiaj od wczesnych godzin rannych jest zaczęte już rysowanie, wykładanie wzoru, a później będzie wysypywane kwiatami zebranymi przez nas. Widzimy, że w to wszystko zaangażowana jest cała wspólnota. Tak, cała parafia jest zaangażowana w ubieranie tych kwietnych dywanów. Proszę powiedzieć, od 2016 roku działa stowarzyszenie, które kultywuje tą tradycję jeszcze bardziej, bo wiemy, że jesteście chociażby na liście UNESCO. Tak, od 2016 powstało stowarzyszenie, które ma właśnie trzymać tradycję, podtrzymywać i pomagać w jak najdłuższym utrzymaniu tego. Powiedzmy sobie jeszcze o tych kwiatach, o tych dywanach. Skąd czerpiecie inspiracje? Bo widzimy, że są różne, najrozmaitsze wzory, różne rodzaje kwiatów. Kwiaty są zbierane z pól, czyli to, co natura w danym momencie da, a wzory no to każdy sam gdzieś tam na podstawie swoich wyobraźni wymyśla i co roku są inne. Jesteście podzieleni na jakieś grupy, na sektory? Nie, tutaj każdy przy domostwie i przychodzą zewnętrzni, tak z dalszej części wioski, którzy koło nich nie idzie i inne wioski jeszcze do tego przychodzą. Jest dużo ludzi, jest dużo wiernych, którzy przyjeżdżają zawsze na Boże Ciało. Przeszkadzają wam trochę w pracy, czy jednak jesteście zadowoleni? Nie, troszkę nam przeszkadzają jednak, bo jest coraz trudniej. Jest coraz więcej turystów, nie niewiernych, więcej turystów. I jest trudno układać o godziny gdzieś tak 11 do 15 jest bardzo ciężko. Nawet przejść, żeby przynieść cokolwiek, tak? Naprzeciwko kościoła rośnie bardzo piękny budynek. To jest kolejny element takiego kultywowania tej tradycji. No, będzie miało nazwę Centrum Bożego Ciała, a co tam będzie dokładnie, to się okaże, jak będzie otwarty.